O futbolu, Stadion Narodowy, PGE Stadion Narodowy, prezes Ekstraklasy Dariusz Marzec. Mamy ten najświeższy raport Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu 2017. Wiesz, że jestem fanem tego dokumentu, jak czasami wyciągam w Kafe Futbol, to Mateusz Borek mówi, nie, już ile razy można o tym raporcie. Jesteś zadowolony z liczb, które tu są? No, jeżeli chodzi o duże cyfry, to na pewno, bo przekroczyliśmy poziom 700 milionów przychodu. W porównaniu do poprzedniego raportu to jest 200 milionów do przodu. Dwa czynniki na pewno tutaj zdecydowały, czyli wynik Legii w Lidze Mistrzów i wpływy z UEFA, ale też transfery po bardzo dobrym euro. 2016 okazało się, że można bardzo dobrze z Polski wytransferować zawodników, dzięki temu pozyskać środki do klubów. Czyli ten pierwszy element tego tej dużej cyfry jest na pewno pozytywny, jest no, można powiedzieć, rekordem w historii Ekstraklasy. Druga sprawa to rentowność klubów rośnie. Widać, że no, z wynikiem Legii no, osiągnęliśmy pierwszy raz w historii zysk w ogóle, jako wszystkie kluby łącznie, tak? Gdzie jeszcze 5 lat temu mieliśmy 110 milionów straty łącznie na koniec sezonu wszystkich klubów. Jakby Legię wyciągnąć z tego, bo to jest oczywiście taki wynik, który zaburza nam troszeczkę obraz, no to strata była pozostałych klubów minus 8 milionów, a to też jest i tak lepiej niż 26 milionów jeszcze sezon wcześniej. Także widać, że rentowność też idzie do przodu, no i ten nasz projekt ticketingu i praca taka klubu właśnie bardzo mocno nad frekwencją, nad ściąganiem ludzi na stadion też przynosi rezultaty, a wiadomo, że z większej bazy kibiców też tych przychodów jest więcej, więc finansowo, biznesowo widać, że i liga, i kluby idziemy w dobrym kierunku. No jest ta część rankingu sportowego, akurat ona tutaj uwzględnia poprzedni sezon, gdzie był bardzo, bardzo interesujący, końcówka ciekawa, 4 rzędy ostatniej kolejki walczyły o mistrzostwo i wydaje mi się, że no pod tym względem też można być zadowolony. Także jakby podsumowując poprzedni sezon, to wszystko wydaje się bardzo dobrze. I Terek, ja tak patrzę na liczby, bo Legia na koniec, dzisiaj jest informacja i to z ust prezesa Legii Dariusza Miodowskiego, że będzie strata 8 milionów euro przy braku awansu do europejskich pucharów. Ja tu mam ten słynny zestawienie, proszę Państwa, które zawsze prezentuję, reforma Platiniego, 9 ostatnich lat, no druzgocąca to jest jednak. Takie zestawienie tych liczb, które rosną w biznesie Ekstraklasy, a z tym, co się dzieje z polskim futbolem, jeśli chodzi o ostatnie lata, o zarządzanie, skuteczność zarządzania, 9 sezonów, 36 możliwości awansu, tylko 8 razy polskie drużyny jesienią. Do Ligi Europy na 27 startów takich bezpośrednich, bo tam mistrz Polski czasami trafiał, tylko 2 razy to się udało Legii, wszyscy inni polegli. No to jest obraz nędzy i rozpaczy, takiej mniej niż zero bym powiedział. Tu wypada pozdrowić Matiego Borka i on o trzech elementach zawsze mówi Bundeslidze, co jest najważniejsze i czym się różnimy, między innymi, tak. Ja zapamiętałem jeden bardzo dobrze. Mianowicie powtarzalność. No my tej powtarzalności nie mamy. Ewidentnie jakby te lepsze lata niektórych drużyn, które wchodzą do pucharów, przeplatamy latami gorszymi. No, ciężko o tą stabilizację. Myślę, że ona nastąpi prędzej czy później na bazie pewnego wyniku biznesowego z jednej strony, ale też sportowego. Tylko do tego... No, a nie załamuje cię to, co się stało z polskimi drużynami latem? Ale to przecież jestem i mam funkcję, ale też jestem kibicem od 5 roku życia na stadionie. Także to naprawdę to są ciężkie momenty. Ja zakładam, że to co się tam może hajtu wylało w czwartek czy wcześniej po podjęciu polskiej drużyny, no to jest też trochę taki wyraz oczekiwań i pewnych frustracji kibiców. Natomiast te oczekiwania, moim zdaniem, też trzeba racjonalnie budować. No bo ciągle dzisiaj... Ale nie możemy zakładać, że 2-3 polskie kluby jesienią będą grały w pucharach. Zakładać nie możemy, ale musimy nad tym pracować. No ale to nie, to podbije możliwości finansowe. Tak, no tak, bo dlatego, że tak jak patrzymy z Legii w tym sezonie, Legia w tym sezonie z Ligi Mistrzów, z tyłu gry w Lidze Mistrzów uzyskała z UEFA 117 milionów złotych ponad, tak? 117 milionów złotych. Jakby to jest konkretna kwota, tak? A ciebie nie martwi ta sytuacja w Legii, że... Ale ja tylko jedną rzecz dodam, bo mówimy o Legii, ale pamiętajmy, mówiliśmy o reformie Platiniego, że ona szła w dobrym kierunku, ale teraz znowu się odwracamy i znowu będzie trudniej awansować drużynę z naszego tutaj regionu do Ligi Mistrzów. Weźmy pod uwagę, że nawet kluby, które są dużo większe, które zarabiają, nie wiem, 30-40 milionów, nie wiem, czy akurat Legia tyle zresztą sobie nie zrobiła, ale nie wiem, 100 milionów euro. Jeżeli one wygenerują z Ligi Mistrzów, nie wiem, dajmy na to 20-30-40 milionów euro, to one mają ten sam problem co Legia dzisiaj. Znaczy, może mają trochę mniejszy, ale one też mają to wahanie i muszą się zastanawiać, czy sprzedać zawodników, czy pożyczkę robić. To jakby ten system gry w pucharach europejskich jest naprawdę trudny dla każdego. On jest pozytywny dla tych największych klubów, bo one i tak sporo zarabiają, ale tak na dobrą sprawę on nie promuje, nie buduje rywalizacji w Europie, on wręcz blokuje dzisiaj. Tak?
Ja wiem, tylko pamiętaj jedną rzecz, że no my nie możemy uciekać od tego, że przy tym wzrastającym biznesie, tak, w Polsce, jesteśmy w stanie budować fajne drużyny, które będą się jednak skutecznie przebijały przez te rundy wstępne, polepszały ranking, no to jest jakiś cel. Słuchaj, no to... skuteczność Cezarego Kuleszy, ja muszę wymienić prezesa Jagiellonii. Bardzo dobry wynik. Bo jeśli chodzi o to, koszty wynagrodzeń zawodników na każdy zdobyty punkt, tak, prawda, to on ma drugie od dołu koszty, tak, a zajmuje drugie miejsce w rywalizacji sportowej. Efektywność nie, że dobra, fenomenalna efektywność. Dobre wyszukiwanie zawodników, dobre kontrakty, no to na pewno się przekłada. Ja jeszcze wracam, absolutnie, to jest warte podkreślenia. Myślę, że tutaj dobry wynik też finansowy, akurat który Krakowie osiągnął, też warto podkreślić, bo tam też te rankingi poszczególne, czyli finanse, medialność marketingowa, czy siła marketingowa, medialna, czy efektywność sportowa, są te trzy takie główne składniki, tak? Nam w świecie sportu najlepiej podsumowywać te sportowe, ale tak jak mówię, na przykład ta siła biznesowa. Koszt zdobycia punktu Legii Warszawa 661 tysięcy, a Jagiellonii 121 tysięcy. Tylko, że Legia, pamiętajmy, ambicje i gra w Europie. Ja rozumiem, jasne. To trochę jakby na bazie ligi trochę odstaje, tak? Ja myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz. My też ten rys historyczny i tę perspektywę trzeba ściągnąć do tyłu, tak? Jeszcze 10-15 lat temu byliśmy w strasznym dole, tak? I wizerunkowo, i po prostu pod kątem sportu, zarządzania finansami w klubach organizacyjnie. Po pewnym czasie i liga się sprofesjonalizowała, i kluby się sprofesjonalizowały, i później praca komisji licencyjnej PZPN-u też pomogła. Czyli mieliśmy pewnego rodzaju wyciąganie nas z takiego potężnego kryzysu, gdzie skupialiśmy się na infrastrukturze między 2007 a 2012, potem skupialiśmy się na finansach między 2012 a 2017. Ewidentnie trzeci obszar tego podręcznika licencyjnego to jest sport. No dzisiaj to jest jakby najważniejsze, tylko z drugiej strony moim zdaniem to też jest pewna logika za tym stoi. Dlatego, że jeżeli mamy straszne długi, 5 sezonów temu kluby generowały 100 milionów, 110 milionów długu, straty łącznej. Czyli przez cały sezon. Czyli proces licencyjny pozwolił to Tak, on go pozwolił wyprowadzić, tak samo jak zwiększone przychody z ligi, z frekwencji, ze sponsorów. Też jakby idą do przodu. I teraz zastanówmy się, no jeżeli kluby ledwo miały środki na przetrwanie sezonu, to kto myślał o finansowaniu inwestycji w akademię, rozwoju młodych zawodników, patrzeniu na horyzont długofalowy? Nie było tego. Dzisiaj jesteśmy na poziomie takim właśnie już bliskim zera, bilansujemy się koszty z zyskami. Mamy przez samorządy, przez państwo, przez ministerstwo, przez kluby wybudowane piękne stadiony, przez właścicieli prywatnych, piękne stadiony, które też pomagają zarabiać. I ja uważam, że dochodząc do poziomu zero, będziemy generować pewne nadwyżki, tak? I teraz to jakby te rozmowy, które mieliśmy z firmą Double Pass, one wskazują, że taką akademię, która ma podobną efektywność produkowania młodych zawodników, jak mamy w Bundeslidze, to trzeba na nią wydać około 3 milionów złotych rocznie. 3 milionów? Tak, no więc teraz na warunki polskie. Więc teraz ja zakładam, że jest ten czas, kiedy dochodzimy do punktu zero i to, co górką przyjdzie, należy jak najszybciej zainwestować w poprawę właśnie jakby szkolenia młodzieży, jak największą grupę dzieciaków trzeba ściągnąć do tego uprawiania. Trzeba im tą bazę też udostępnić, bo wiadomo, że mamy sporo lików dla tych małych dzieciaków i stadiony piękne dla tych seniorów, a jeszcze po drodze brakuje tej bazy szkoleniowej, balonów i tak dalej. No i jakość szkolenia, liczbę trenerów też, no jak chcemy mieć dużo więcej zawodników trenujących, to też trenerów musi być więcej, tak? I wyjść też może bardziej do szkół po prostu z szukaniem zawodników. Rozumiem, z scoutingiem. Natomiast sytuacja, mówimy o dramatycznej sytuacji sportowej, tak. Ja bym powiedział też dramatyczna sytuacja strategii tych postępowania klubu, bo tu mam analizę funkcjonowania pierwszej edycji programu Pro Junior System. Tak. Ja tak spojrzałem wiesz, na ligi szwedzka, holenderska, norweska, które mają prawie 20% młodzieżowców wystawianych. Polska liga no, poniżej 6%, prawda? I to jest nasza droga. Znaczy, my musimy tam dojść, musimy tam zmierzać. No. Nawet Bundeslidze się udaje, mimo że jest tak konkurencyjna, wprowadzać dużo dobrych młodych zawodników, tak? Tylko że tam mówię, ten dylemat jest mniejszy, bo tam każde pokolenie jest lepsze technicznie, taktycznie, mentalnie, więc wydaje mi się, że też trenerzy się nie obawiają ich testować, wprowadzać. U nas też jest to możliwe, tylko no, musi tych zawodników trenować więcej, żeby nie było tak, jak że sprzedamy jednego kapustkę i z tyłu już nikogo nie ma. Tak? To musi być dwóch, trzech jeszcze na podobnym poziomie. A zgodzisz się, że to zero. Już nie chcę powiedzieć, że mniej niż zero polskich drużyn we wrześniu w pucharach strasznie wpłynie na następny ten raport. Wpłynie, bo to wszystko runie w dół.
Tak jak wpłynęło pozytywnie teraz, jeżeli chodzi o wynik Legii, tak wpłynie negatywnie bez tego wyniku, bez wyniku innych zespołów. Natomiast ja myślę, że te fundamenty są na tyle silnie zbudowane, że to jakoś tak bardzo mocno nas pewnie nie uderzy. Myślę, że tutaj też przykład Lecha Poznań należy wspomnieć, że mimo bez tej gry w europejskich pucharach Lech bardzo porównywalny budżet zbudował w porównaniu z zeszłym sezonem. Czyli da się to w jakiś sposób tam wyrównać i pewnie dałoby się tą dziurę w pewien sposób zakopać związaną z tym brakiem. Tylko że nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby iść ciągle do przodu, żeby dobudowywać górkę. Więc dużo pracy przed nami. Gonią prezesie puenta taka, że pieniądze są, ale strategii nie ma. Czy się zgodzisz z puentą? Pieniądze są, powiem tak, pieniądze już coraz lepsze są. Ten biznes i jakość organizacja klubów coraz lepiej wygląda. Natomiast nie znaliśmy jeszcze sposobu, jak przekładać te wyniki finansowe i biznesowe na jakość sportową. Parę klubów już widać dobrze z tym sobie radzi, bo Lech sprzedaż już w tym raporcie tego nie będzie, ale bardzo dobre transfery. A w następnym wyjdzie, ale pamiętajmy, że Lech od 10 lat, teraz 10 rok jest, kiedy mają akademię, kiedy postawili na szkolenie młodzieży, a 5, kiedy robią też grupy otwarte i szeroki scouting w regionie. Także to są procesy długoletnie, ale już na terenie Polski mamy takie kluby, tak? Możemy popatrzeć na Lecha, na Zagłębie. Legia też ma duże plany, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, Pogoń Szczecin, Krakowia się do tego bierze, Korona. Wydaje mi się, że gdyby to było jakby udziałem każdego klubu w Ekstraklasie, no to byśmy te wyniki mieli jeszcze lepsze. Widać, że jesteś z marketingu, wiesz? Czego z marketingu? Ktoś musi wierzyć, ktoś musi mieć po prostu wiarę i pokazywać też, no bo wiadomo, że w tych chwilach łatwo jest o te negatywy. Łatwo jest pokazywać negatywy. Ale to, że już coś zbudowaliśmy, że naprawdę startowaliśmy z tego poziomu, nawet nie zero, ale tam minus 8, tak, pięter, te 10-15 lat temu, no to też pokazuje, że naprawdę tą długą drogę do przejścia mieliśmy do poziomu zero. Dzisiaj musimy inwestować w przyszłość, no i wydłużyć perspektywy na kolejne lata, a nie tylko każdy kolejny sezon. Prawda, tak. O futbolu z PGE Narodowego, Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.